analizowaliśmy już spadek swobodny, rzut pionowy, rzut poziomy, a dzisiaj przyszła pora na rzut ukośny. W tym odcinku będziemy analizować, co się dzieje, jeżeli rzucimy kamień, jeżeli porusza się pocisk, który został wystrzelony, zdziała jak ten na rysunku. Wiemy, że torem jest parabola, to sobie pokażemy, że tak właśnie jest. A najbardziej interesujące jest to, że taki rzut można rozłożyć na dwa ruchy niezależne. Ruch w kierunku poziomym i ruch w kierunku pionowym. Ten ruch w kierunku poziomym jest ruchem jednostajnym, a w kierunku pionowym to jest rzut pionowy. Żeby o tym się przekonać, przeanalizujemy wszystkie równania, które dotyczą rzutu ukośnego, ale najpierw przyjrzyjmy się, jak zmienia się wektor prędkości podczas ruchu pocisku. A więc zobaczmy, co się dzieje niedługo po czasie, kiedy pocisk został wystrzelony. W pierwszej chwili posiada pewną prędkość początkową i ta prędkość początkowa rozkłada się na składowe w kierunku poziomym i pionowym. To sobie pokażemy na kolejnym slajdzie. Ale po chwili ta prędkość ma już pewne składowe, inne dla kierunku pionowego. Dla kierunku poziomego się nie zmieniają. A więc dla kierunku poziomego wektor prędkości będzie zawsze miał taką samą wartość, to znaczy tę samą długość i ten sam kierunek. Dlatego, że w kierunku osi X nie działa żadna siła. W kierunku pionowym wektor prędkości będzie zmieniał się co do długości, jego kierunek się nie będzie zmieniał. Będzie to związane z faktem, że w dół działa przyspieszenie ziemskie i w związku z tym mamy sytuację taką jak dla rzutu pionowego. A więc jeśli na początku wektor prędkości wypadkowej można rozłożyć na wektor w kierunku osi X i Y, jak na tym rysunku, to za chwilę wygląda to już zupełnie inaczej, bo w kierunku osi X nic się nie zmienia, ale dla osi Y prędkość maleje, bo jest ruch opóźniony. W punkcie, w którym mamy maksymalną wysokość, nie ma prędkości w kierunku pionowym, czyli to odpowiada sytuacji, jak rzucamy ciało do góry i jest to punkt maksymalnej wysokości, w którym ciało zmienia kierunek ruchu. To jest punkt zwrotny. W punkcie zwrotnym zawsze prędkość jest równa 0. To jest ta sytuacja, czyli prędkość w kierunku osi Y jest równa 0, zostaje prędkość w kierunku osi X. Proszę zwrócić uwagę, ja cofnę poprzedni rysunek, że Vx na tym poprzednim rysunku, przepraszam, Vx na poprzednim rysunku jest takie samo jak na tym i jeszcze na poprzednim jest też takie samo. A więc wszędzie w kolejnych fazach ruchu wektor prędkości nie zmienia się ani co do kierunku, ani co do wartości w kierunku osi X. A więc jedziemy dalej. Mamy już, przepraszam bardzo, mamy maksymalną wysokość i teraz co dzieje się po drugiej stronie? Ciało zmieniło kierunek ruchu, porusza się teraz w dół i wtedy za chwilę w dół skierowany jest wektor prędkości w kierunku osi Y, już nie do góry, tylko w dół, a wektor prędkości w kierunku osi X jest dalej taki sam, niezmieniony. Oczywiście wektor prędkości wypadkowej musi być styczny do toru w danym punkcie toru, tak jak zwykle to powinno być. Na każdym z tych rysunków jest przedstawiony wektor przyspieszenia. I to przyspieszenie, które tu jest, to jest przyspieszenie ziemskie G. Przeanalizujmy najpierw, jak wygląda ten rzut ukośny, jak wygląda prędkość początkowa w rzucie ukośnym przy rozłożeniu na składowe w kierunku osi X i w kierunku osi Y. Wiemy, że przyspieszenie ziemskie to jest wektor skierowany do dołu, czyli przeciwnie aniżeli przyjęty układ współrzędnych. I zakładamy, że pocisk z położenia x równego 0 zostaje wystrzelony z prędkością początkową V0. Rozkładamy wektor prędkości na dwie składowe, V0x i V0y. Torem przypuszczalnie będzie właśnie parabola, to sobie potem pokażemy. A zobaczmy, jakie są składowe prędkości początkowej. Nie trudno to policzyć, korzystając z tego trójkąta. V0x do V0 wartość to jest po prostu cosinus alfa. I analogicznie V0y do V0 to jest sinus alfa, czyli mamy już informację na temat, jak wygląda prędkość początkowa. Znajdźmy sobie teraz tor ruchu. Żeby tor ruchu znaleźć, musimy zapisać równania, które obowiązują dla
tego rzutu ukośnego. A więc, jak powiedzieliśmy sobie, w kierunku osi X wektor prędkości się nie zmienia. Czyli jeśli w chwili początkowej nadaliśmy pociskowi prędkość V0X, to ta prędkość V0X nie będzie się zmieniać. A więc w kierunku osi X, ze względu na to, że nie działa żadna siła, będziemy mieć ruch jednostajny z prędkością V0X. Czyli po czasie T tę drogę w kierunku osi X możemy zapisać za pomocą równania prawdziwego dla ruchu jednostajnego. Teraz w kierunku osi Y powiedzieliśmy sobie, że to jest sytuacja taka jak dla rzutu pionowego, a więc korzystając z tego, co było we wcześniejszych odcinkach, możemy zapisać sobie równania dla ruchu w kierunku osi Y. Vy to jest V0Y minus GT i Y0 plus V0YT minus GT kwadrat przez 2, a więc ruch jednostajnie opóźniony z opóźnieniem równym G. Jak wygląda tor ruchu? Żeby policzyć tor ruchu w równaniu, które, może wrócimy jeszcze do poprzedniego slajdu, żeby policzyć tor ruchu, musimy znaleźć zależność między współrzędnymi x i y. Widzimy, że w równaniu na x występuje czas, również w równaniu na na y występuje czas. Czyli musimy wyeliminować z tych równań czas, tak żeby wyrazić tylko y od x, i wtedy będziemy mieć równanie toru na płaszczyźnie. Czyli z równania, które opisuje ruch dla osi x, wyznaczymy sobie czas. Czas to jest po prostu x podzielone przez V0 razy cosinus alfa. I to wyrażenie podstawimy do wzoru na wychylenie w kierunku osi y. Czyli za t podstawimy, że to jest x przez V0 cosinus alfa. A więc od początku, jeśli zakładamy, że w początku układów współrzędnych rozpoczyna się ruch, to y0 będzie równe 0. Za v0y podstawiamy składową y-ową, czyli v0 sinus alfa, t przepisujemy. Dalej, minus gt kwadrat przez 2. Teraz za t w tym równaniu podstawimy x przez v0 cosinus alfa. Jedziemy. v0 sinus alfa razy x przez v0 cosinus alfa minus g przez 2. Przepisujemy g przez 2 i za t podstawiamy x przez v0 cosinus alfa, czyli x przez v0 cosinus alfa do kwadratu. Zauważamy, że tu jest v0 i v0, więc to skracamy. I dalej sinus alfa przez cosinus alfa to jest tangens alfa, razy x zostaje. No i teraz robimy porządek z tym ułamkiem. X wyciągamy poza ułamek do kwadratu. A w ułamku zostaje g dzielone przez 2 i dzielone przez v0 cosinus alfa do kwadratu, prawda? Czyli przez v0 kwadrat cosinus kwadrat alfa. Co to jest? To jest równanie paraboli, która ma ramiona skierowane do dołu ze względu na to, że współczynnik, który występuje przy x do kwadratu, jest ujemny. Czyli rzeczywiście jest to parabola, tak jak to obserwowaliśmy na obrazku poprzednim i jak zaobserwujemy za chwilę. Proszę zobaczyć, to jest zdjęcie, które pokazuje strumień wody wypływający z fontanny w Mariańskich Łaźniach. Widzimy, że rzeczywiście torem tego rzutu ukośnego jest parabola. Jak policzyć maksymalną wysokość w rzucie ukośnym? Żeby to zrobić, trzeba znów skorzystać z tych podstawowych równań, które zapisujemy dla rzutu ukośnego. A więc odwołujemy się do rysunku, który już był wcześniej i chcemy policzyć tę odległość od początku układów współrzędnych do miejsca, w którym wysokość jest maksymalna. Czyli do tego punktu oznaczyłam to jako HM. Żeby to policzyć, korzystamy z równań, które obowiązują dla osi Y, bo interesuje nas to, co się dzieje w kierunku pionowym. A więc znów w tej ramce na żółto zostały przepisane wzory, które obowiązują dla rzutu pionowego. I teraz, żeby policzyć tą maksymalną wysokość, to musimy znaleźć czas, po którym ciało znajdzie się w punkcie o maksymalnej wysokości. To jest taki punkt, w którym prędkość, jak powiedzieliśmy sobie, jest równa 0. To jest punkt, w którym mamy zmianę kierunku wektora prędkości. A więc to jest taki wyróżniony punkt, w którym ten wektor na chwilę przyjmuje wartość równą 0. Czyli do tego równania podstawimy sobie, do tego pierwszego równania na górze, podstawimy sobie Vy równe 0.
podstawiamy. I stąd możemy policzyć czas, po którym ciało osiąga maksymalną wysokość. Ten czas oznaczyliśmy przez TM, czyli to jest V0Y przez G. I ten wyznaczony czas podstawiamy do wzoru na Y. Nasze Y0 było równe 0, a więc otrzymujemy takie równanie. V0Y razy czas TM minus GTM kwadrat przez 2. Podstawiając za TM V0Y przez G, otrzymujemy V0Y kwadrat przez G odjąć G razy V0Y kwadrat przez G kwadrat. G się skróci i zostanie V0Y kwadrat przez 2G. Czyli mamy tak. V0Y kwadrat przez G odjąć V0Y kwadrat przez 2G. Łatwo zauważyć, że to jabłko minus pół jabłka. Czyli zostaje pół jabłka V0Y kwadrat przez 2G. A więc mamy równanie, które opisuje wysokość maksymalną, jaką ciało osiąga w rzucie ukośnym. Kolejna wielkość, która nas interesuje, to jest zasięg. Zasięg liczymy z kolei, korzystając z równań dla osi X, ponieważ jest to odległość, jaką ciało przebędzie, zanim osiągnie z powrotem poziom. A więc korzystamy z równań, które opisują ruch jednostajny. Vx równa się V0x, x równa się V0x razy t. No i teraz wiemy, że jeśli nie ma oporów ruchu, to zanim ciało osiągnie maksymalną wysokość, czy też czas, po którym osiągnie maksymalną wysokość, jak zwykle w rzucie pionowym, jest równa czasowi, jakie ciało poświęci na to, żeby znaleźć się na poziomie. Czyli, żeby policzyć zasięg, do wzoru na zasięg musimy podstawić czas, który będzie równy 2 razy czas, który jest potrzebny, żeby ciało osiągnęło maksymalną wysokość, a więc 2 razy V0Y przez G, uzyskane na poprzednim slajdzie. I podstawiamy do wzoru na X i to jest nasz zasięg. Czyli zasięg to jest V0X razy TZ, czyli za TZ podstawiamy 2V0Y przez G, czyli ponieważ V0Y to jest V0 sinus alfa przez G i V0X to jest V0 cosinus alfa, otrzymujemy takie równanie. To równanie jest równoznaczne takiemu równaniu, jeśli skorzystamy z faktu, że 2 sinus alfa cosinus alfa, może cofnę, jeżeli skorzystamy z faktu, że 2 sinus alfa cosinus alfa, to korzystając ze wzorów tożsamości trygonometrycznych jest równe sinusowi 2 alfa, otrzymujemy takie równanie, że zasięg jest równy kwadratowi prędkości początkowej sinus 2 razy kąt, pod jakim ciało jest wyrzucone do poziomu przez G. Jakie wnioski wypływają z tego równania? Po pierwsze, pierwszy wniosek jest taki, że maksymalny zasięg otrzymamy wtedy, kiedy sinus będzie równy 1, większej wartości aniżeli 1, sinus nigdy nie osiąga. A to jest możliwe wtedy i tylko wtedy, kiedy kąt alfa jest równy 45 stopni. Drugi bardzo ważny wniosek to jest taki, że jeśli prędkość początkowa jest taka sama, to taki sam zasięg otrzyma się dla dwóch kątów dopełniających się do 90 stopni, dlatego że sinus 2 alfa, czy arkus sinus 2 alfa odpowiada dwóm kątom, dlatego że dla funkcji sinus mamy tę samą wartość dla dwóch różnych kątów dopełniających się do 90 stopni. Czyli jeśli ciało rzucimy pod tą samą prędkością początkową, z tą samą prędkością początkową, pod kątem na przykład 19 stopni i 71 stopni, to znajdzie się w tym samym miejscu na osi X i to samo będzie, jeśli to będzie na przykład kąt 25 i 65 stopni, etc. I teraz proszę Państwa, jeszcze raz zobaczmy, podsumujmy sobie ten ruch pocisku, jak możemy wykorzystać równania różniczkowe, rachunek różniczkowy do tego, żeby policzyć wszystkie parametry. A więc popatrzmy jeszcze raz, jak wygląda wektor położenia w trzech wymiarach. Położenie początkowe, wektor położenia początkowego ze składowymi x0, y0, z0. Wektor prędkości początkowej ze składowymi wszystkimi trzema różnymi od zera razy t. Plus jedna druga wektor przyspieszenia. Jest to przyspieszenie ziemskie, tylko skierowane w dół osi y, a więc minus g.
I dla składowej y-kowej pozostałe są równe 0 razy t kwadrat. Wektor prędkości, żeby policzyć ten wektor, musimy zróżniczkować to równanie. Pochodna ze stałego wektora 0, więc w równaniu na prędkość nie mamy już tego wektora. Pochodna ze stałej, prędkość początkowa raz nadana, nie zmienia się, czyli te wszystkie składowe mają stałą wartość, a więc stała razy czas, pochodna z tej stałej razy czas to jest stała, czyli wektor vx0, vy0, z0. No i pochodna ze stałej, wektor stały, razy 1 druga gt kwadrat jest równe 2t, czyli dwójka się skróci, zostanie wektor przyspieszenia razy t. I wreszcie przyspieszenie. Różniczkujemy prędkość. Stały wektor, pochodna po czasie 0. Pochodna ze stałej, stały wektor przyspieszenia razy t. To jest stała, czyli otrzymujemy tylko przyspieszenie równe 0 minus g i 0. Proszę pamiętać o tym, że w przypadku tej analizy, która została przeprowadzona, prawdziwe to jest tylko wtedy, kiedy pominiemy opory ruchu, czyli kiedy przyspieszenie jest stałe. Dziękuję bardzo za uwagę.